Na Basryta! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dzień dobry, dzisiaj doładowaliśmy moce w hotelu, wracamy do naszego samochodu, chociaż tak naprawdę, bo my nie mogliśmy znaleźć miejsca, gdzie moglibyśmy się przespać w samochodzie, a mając hotel mieliśmy też parking, więc mogliśmy spać w sumie w samochodzie na parkingu, ale w sumie dobrze wyszło, bo potrzebowaliśmy takiego dnia przed długą drogą, bo dzisiaj już wracamy jutro do pracy, także zaraz wymeldujemy się z hotelu, jeszcze idziemy w jedno miejsce. A dzisiaj nam pewnie wyjdzie z 10 godzin jazdy, także jest gdzie. Jeszcze kilka kroczków po Wilnie i lecimy. Atrakcja dnia, litewski McDonald's. Dzięki. A czemu po litewsku nie zamawiasz? Jak litewski, to po litewsku. Może dzisiaj mam gorszy dzień, gdzie tutaj średnio kontaktuję. Szukamy czegoś, co jest tylko tutaj. Już znaleźliśmy coś, czego nie znamy. Być może jest w innych krajach. Ale serowe, ostre kawałki. I to jest to, czego ja potrzebuję na co dzień. Zestaw, kawa z burgerkiem. Tak, u nas jest zawsze z czymś słodkim, a nie ma z burgerkiem. Połączyć, ale to jest konkretnie tak? Tak, to jest tak taniej zasugerowane. Mhm. Wczoraj zjedliśmy za mało ziemniaków, więc bierzemy ziemniaczki. Kolejne ziemniaki. Takie w opakowaniu jak fryteczki. I znaleźliśmy fileto fisza, u nas chyba nie ma. Teraz nie jest dobra. Ale bierzemy, w razie czego, jakby nie było. I jakie piękne krzesełka, sama mam ochotę usiąść. Są nasze pyszności. Co prawda jesteśmy po wielkim śniadaniu w hotelu. Przyznam, że trochę skubnąłem tego ziemniaczka litewskiego makowego i jest przepyszny. Spróbujcie tego potwora. Poza ziemniaczkami mamy jeszcze pikantne serki panierowane. Mamy hamburgera, tutaj takiego klasycznego. Chcieliśmy sprawdzić, czy tak samo smakuje jak u nas. Tak jest. Do tego kawka z mlekiem i fileto fish. Dajcie znać, czy jesteście fanami. Hamburger wygląda tak samo. Smakuje? Smakuje tak samo. Okej, czasami są inne sosy w różnych krajach. Tylko, że to jest cheeseburger. Cheeseburger, o tak jest. Trochę mnie pospiesza, mówi, że już się musimy zbierać, bo mamy jeszcze 10 godzin jazdy. A to samo mówił godzinę temu, że godzinę temu, no to zaraz mamy 9 godzin. Wylusuj. Posiedzimy jeszcze trochę, to jeszcze mniej czasu zostanie. A tu, jeśli jesteście ciekawi, są wszystkie ceny, możecie sobie zatrzymać i sprawdzić i porównać. Odblokowało się wspomnienie z dzieciństwa. U nas też kiedyś były baloniki, także wzięliśmy sobie pamiątkę z wileńskiego McDonalda. Trochę abstrakcyjne uczucie, ale właśnie siedząc w Wilnie wpisaliśmy w nawigację nasz adres domowy i wracamy do domku. Oczywiście z nami to nie może być nudna trasa, już od jak tylko ruszyliśmy, jeszcze nie wyjechaliśmy z Wilna, zaraz mam nam pierwszy przystanek. Wieża widokowa w Mereczu. Trzeba przyznać, że wygląda ciekawie, 26 metrów wysokości i podobno jak się wchodzi na samą górę, to troszeczkę może bujać, jak jest wiatr. Idziemy rozprostować nogi. Ja nie wiem, czy to będzie odpoczynek. Rafał już po dwóch dniach na miejscu zna litewski. Wszystko czyta. Obrazkowy. Właśnie rozmawiamy o tym, żeby wyciągnąć kajak i pływać, ale pokusi, trochę czasu brakuje. Właśnie. Ale szkoda. Oran. Buja. Wieża się buja. Jak na statku? Prawie jak na statku. Tylko, że wysoko nad ziemią, a nie nad wodą. No, to jesteśmy nad Niemnem. Co jest?
No musiała, bo by się udusiła, proszę bardzo. Maczanie nóg nad Niemnem. Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Zaliczone. Zaliczone. I tutaj piękny widoczek. No, a Dusia sobie myje nóżki. I jak się jedzie właśnie z Litwy do Polski albo w drugą stronę, to warto się zatrzymać, bo to jest zaraz przy trasie takiej głównej, a naprawdę piękny widok. Ustawiliśmy nawigację na stację benzynową i zwróćcie uwagę na to, że jest 16.13, będziemy za 45 minut o 15.58. Coś tu się nie zgadza. Stacja jest w Polsce i to jest starsza podróż w czasie. Zatankowaliśmy na stacji, uzupełniliśmy zapasy płynów. Jesteśmy już w Polsce, gdzie dzisiaj jest święto, 15 sierpnia. Także na ulicach też większy ruch na pewno. I kolejny przystanek sobie zaplanowaliśmy, tym razem nad wodą. Ruszamy dalej, przed nami 412 km. A to było Jeziorko Białe, Augustowskie, tutaj właśnie plaża na oddaleniu. Ten przystanek jest nieplanowany, ale za to jaki fantastyczny. Przyjeżdżaliśmy tuż obok pięknego zamku, już sprawdziłam, że jest to zamek Tykocin. Zwróćcie uwagę, że tutaj w gnieździe jest sobie bocian, który tego zamku pilnuje najwyraźniej. I idziemy sobie zrobić spacerek. Tam chyba dwa siedzą bodźki. Rafał nam coś opowie więcej o zamku. Teraz już po polsku napisane. 500 lat wstecz sięga historia tego zamku. Ładnie. To sobie zamek. No i już. Ale fajnie, że i fajnie by było, jakby tu była sikalnia. Kiedyś była. Rafał, widzę tu kamperka. Na przyszłość takie miejscówki też mogą być spoko na nocowanie. No piękne, zamczycho. No takie przystanki lubię, ale właśnie komary gryzą. Jesteśmy za słodcy chyba. O, ale tu jeszcze ten zamek budują chyba cały czas. Albo burza. Będzie jeszcze jeden mur wyższy. To jest woda, bagno, dlatego gryzą. I jesteśmy z drugiej strony. A, pewnie można w środku zwiedzać sobie. O, tu ogródek. Pomidorki widzę. Co tu jeszcze widzę? Pomidorki. Obok pole. I Rafcio, okazuje się, że do środka można zajrzeć. Jest piękny plac. I co ta knajpka? Czynna jeszcze? Można na kawę na zamku? Idziemy zajrzeć, czy knajpka otwarta, ale to jest chyba na ostatniego klienta taka pułapka. Będzie zjadany żywcem przez komary. Albo nie wchodzimy. Myślałam, że skoro to jest hotel, to będzie otwarte. Tu obok okazałe pole. No i są dwa bodźki w gnieździe. Drugi się obudził. Aż mi się przypomina, jak nocowaliśmy. Gdzieś to było w trasie naszej motocyklowej. Byliśmy przy takim domku, obok którego było bocianie gniazdo i nam z rana klekotały. No super, ekspresowa wizyta, ale bardzo, bardzo klimatyczna. Lecimy dalej. Jeszcze jeden przystanek pewnie niedaleko zrobimy sobie, bo nie znaleźliśmy tutaj toalety. Meldujemy się dużo później na stacji benzynowej. Rafał tutaj ciśnął kolejne kilometry, ale może zaraz się zmienimy za kierownicą. Zostało ich jeszcze 200, nie kierownic, tylko kilometrów. Myślę, że oprócz gazu i paliwa to jeszcze kawa jakaś, wiecie, także paliwo dla nas. Ja całą drogę montuję, siedzę w telefonie i wrzucam relacje, montuję filmiki. Także jestem taka jeszcze oderwana od rzeczywistości. Tutaj widzę, wszyscy się rozciągają, przeciągają, pewnie wracają z długich weekendów, bo jest bardzo dużo ludzi na stacji. No ale tutaj się na chwilkę jeszcze na pewno zatrzymamy.
do Zorkowa na jednej kawie? Dlaczego? Pytanie jest dlaczego? A ja nie skończyłam na to robić relacji. Zresztą było fajne. Bardzo dziękujemy, że towarzyszyliście nam w kolejnej przygodzie życia, naszym pierwszym nocowaniu w samochodzie. To była naprawdę niezła wyprawa, ale teraz musimy się mocno zregenerować, bo jutro do pracy, tak więc jeszcze Meliska na dobranoc i padniemy dzisiaj mega szybko. Dziękujemy, że byliście z nami. To jeszcze nie koniec naszych wojaży, także zostańcie z nami na kanale, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał i do zobaczenia jutro.